Starcie się, bo jestem tu chyba tylko jako multiinstrumentalistę. Mieliśmy tu z heligonką, ale dzisiaj, no poparcie się, wiele tych heligonek mamy. Widzicie to? Poparcie się, ale teraz się będzie działo. A będzie się działo, moi kochani, bo przyjechał do nas mistrz instrumentalista, pan Konrad Jurasz z węgierskiej górki. Godoze, co by mu nie... Bo mos, godoze, mo szkołę gry na heligonce uczy. I ta szkoła liczy ponad 60 uczniów. No i to jest czasna brawa, moi drodzy. Wiecie co, ja też czasem ucę, ale jestem ze 60 uczniów, nie miała naros, a on tyle ma, poparcie się i przywiózł dzisiaj ze sobą troje tych uczniów. A przyjechała, moi kochani, Zosia Kupczak, poparcie się, nie myślcie sobą, na temu siedzi na krześle, że ta harmonia jest cetela wozy, co by ją przewróciła, co Zosiu? Bo Zosia, moi kochani, ma 6 roków, przyklepujcie spięknie. Jest też Kacper Kubica, Zosia Groj z Łodroku, Kacper kapkę dłużej, bo półtorej roku, prawda? Tak, Kacper ma zaś 10 roków, już widzicie, bez to stoi, bo już utrzymie heligonkę już do rady. A no i starsy, tutaj jest Łukasz Piętka, ma roku 16, a grono i krócej, słuchajcie. A, ale pan Konrad mówi, że już przebił mistrza, prawda? No i moi kochani, trzeba taką reklamę też zrobić, bo tydzień temu premierę miała płyta wydana właśnie przez pana Konrada Jurasza z typową dla regionu muzyką, właśnie wygrywaną na heligonkach, i tam też można usłyszeć, jak pan Konrad śpiewa. Bo jest to płyta, która brzmi, której tytuł brzmi Żabnicko Śpiewka. Takie testo właśnie melodię tam wygrywał Konrad Jurasz i jest se podśpiewuje, moi kochani. Mistrz instrumentalista Konrad Jurasz z węgierskiej górki z uczniami, wielkie brawa! Cinko, na pamiętę, co my się ostatnio ucyli. Przepatrz, ja ci zagram i zaśpiewam i zaraz będzie spróbować. Zobaczymy, co się za mocy.
No to się mi widziała, spróbujmy teraz Bartko zagrać. Thank you.
se może jeszcze kapkę zawodzi, ale o stary, ozdziadami go nie? I na żamce tam nasz taką polkę grą. Przyparcie się. Próbujemy zagrać. Jakbyście jeszcze jedną barabkę zaśpiewać, może byście mi pomogli. Przypatrzcie się, jak ja zagram tą barabkę.